Dzień dobry, dobry wieczór, pawelinterameryka.com. Nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Gdzie jesteśmy? Tego nie wie nikt. Co to za miejsce? Jeszcze wam nie zdradzę. Za chwileczkę zobaczycie, jak wygląda droga. Być może z tyłu za mną już jakieś zdjęcia zdradziły, mam nadzieję, że nie. Do jednego z najbardziej uczęszczanych miejsc w Anglii, w Wielkiej Brytanii. Proszę bardzo. To jest ścieżka. Będziemy się ją przeciskać. A ta ścieżka prowadzi nas do pastwiska, na którym znajdują się bardzo ciekawe... Jak powiem, że kamienie, to zdradzę, co tam jest. Dobrze, wyłączam się za chwilkę. A więc teraz przeciskamy się przez tunel, zbudowany specjalnie po to, aby dostać się do pastwiska, na którym to znajduje się obiekt dziedzictwa kulturowego. Proszę bardzo, piktogramy przedstawiają nam mniej więcej, co to będzie. Ach, wpadka totalna. Teraz wszyscy wiedzą, gdzie już jestem. Tak, panie i panowie, najsłynniejsza i najbardziej zatłoczona łąka w Anglii. Stonehenge. Jak widzicie, dookoła pastwiska, tam gdzieś w tle, z prawej strony droga zakorkowana. Krowy. Jakaś koparka, która powiększa wejście, powiększa wjazd do samochodu, ponieważ jest bardzo ciężko tutaj dostać się do samochodem. Całe pola i łąki zastawione. A przed nami Stonehenge. Jak oni to zbudowali, tego nie wie nikt, nawet ja. Wygląda to arcyciekawie. Wygląda Stonehenge na widokówkach, na kartkach pocztowych, w filmie National Geographic, ale mało kto widział, jak wygląda naprawdę z tej drugiej strony. A więc tak wygląda Stonehenge z punktu widzenia turysty. Osoby, które trzymają przy uszach dziwne urządzenia, są to turyści, którzy wypożyczyli sobie audiobooka. Tak wyglądają okolice Stonehenge. Krowy, łąka. Tam gdzieś po prawej stronie autostrada. I pomiędzy tym Stonehenge. Więc pooglądajmy sobie troszeczkę turystów.
Jeżeli ktoś chce się dostać do Stonehenge, razem przyjechać przynajmniej z półtorej godziny wcześniej, no to kolejka. Nagrywam kolejkę. Przepraszam za wiatr, który tutaj przeszkadza w nagrywaniu, ale bardzo mocno na tych łąkach angielskich wieje. I na koniec mała porada dla wszystkich, którzy chcą odwiedzić Stonehenge. Po prawej stronie wjazd na parking, za który płaci się 3 funty. Po lewej stronie wjazd na dróżkę, za którą się nic nie płaci. Tak więc możecie sobie spokojnie wjechać tą dróżką, tak jak ja to zrobiłem. Zaparkować samochód i macie zaoszczędzone 3 funty. Sam raz na kawę ze Starbucksa. To wszystko. Do widzenia, do usłyszenia. A dróżka wygląda tak. A jak ktoś by chciał zobaczyć angielskie krowy, proszę bardzo, po lewej stronie, za darmo. Nie trzeba za to płacić. Niektórzy, widzę, lubią wybierać się na wyprawy w stronę pastwiska.